Moskwa nie pozostawi tego wrogiego ataku bez odpowiedzi, co zmusi polskich prowokatorów do myślenia i zaszkodzi im. To odpowiedź rosyjskiego MSZ-u na wydalenie 45 pseudodyplomatów z Polski. Powiało grozą? Nie, pani redaktor, wydaje mi się, że w kontekście całej sytuacji bezpieczeństwa w regionie tego typu retoryka ze strony Moskwy no nie powinna w nas budzić jakiegoś przerażenia. Znaczy Rosja chciałaby rzeczywiście nas straszyć. Zastosowaliśmy działanie czy decyzje, które są przewidziane prawem międzynarodowym, praktyką międzynarodową. W sytuacji, w której stwierdzamy, że dani dyplomaci realizują zadania inne niż przewidziane chociażby w konwencji wiedeńskiej, mamy prawo do ich usunięcia i tak było w tym wypadku. 45 pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej, trudno ich nazwać dyplomatami, pracowników ambasady zostało wydalonych. Absolutnie decyzja potrzebna ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, ale także ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie. Przecież nie możemy przychodzić do porządku dziennego wobec tego, czym się zajmują dzisiaj także i rosyjscy dyplomaci w Polsce. A czy jest jakaś odpowiedź? Czego się spodziewamy? Nie, nie ma odpowiedzi, choć została zapowiedziana już z ust i ambasadora Andrzejewa, i przedstawicieli rosyjskiego MSZ-u. Padły zapowiedzi co do reakcji. Strona rosyjska ma oczywiście prawo reagować, aczkolwiek jeśli ta reakcja będzie asymetryczna, jeśli nie będzie zgodna z przyjętymi zasadami. Co to znaczy reakcja asymetryczna? Co by to mogło być? Wydalenie polskiego ambasadora? Może to dotyczyć większej liczby dyplomatów, może to dotyczyć innej rangi dyplomatów, na przykład w sytuacji, kiedy my wydalamy, nie wiem, niskiej rangi dyplomatów, załóżmy, nie mówię, że tak jest w tym przypadku, a strona druga wydala wyższej rangi dyplomatów, no to wtedy mamy do czynienia z asymetryczną reakcją powodującą konieczność rozważenia kroków znów z naszej strony. Może to dotyczyć oczywiście także i placówek polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej. Ten wachlarz jest bardzo szeroki i my tutaj rezerwujemy sobie prawo na wypadek właśnie takiej asymetrycznej reakcji do działań także i z naszej strony. Pan wspominał kilka dni temu o tym, że możliwe jest również wydalenie ambasadora rosyjskiego z Polski. Ambasadora, który zresztą no, nie pełni tutaj takiej dyplomatycznej roli, tylko bardziej rolę prowokatora w tej chwili. Czy to się wydarzy? Kiedy się wydarzy taka decyzja, czy zapadnie taka decyzja, oczywiście poinformujemy i panią redaktor, i naszych widzów, i całość opinii publicznej. Na tym etapie takiej decyzji nie ma, ale jak już wielokrotnie powtarzałem, oczywiście nie jest ona wykluczona w przyszłości. Niestety trudno ocenić, aby pan ambasador Andrzejew w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, ale szczególnie w ostatnich tygodniach usilnie pracował nad jakimkolwiek polepszeniem relacji politycznych. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że bardzo intensywnie właśnie prowokuje swoimi zachowaniami. Tak jak mówię, decyzji w tym zakresie na tym etapie jeszcze nie ma, co nie znaczy, że nie będzie jej przyszłości. Gdyby Rosjanie chcieli przysłać tutaj na miejsce tych wydalonych 45 osób jakichś nowych dyplomatów, ja rozumiem, że wy mówicie stop, nie ma takiej możliwości. Tak, dokładnie to usłyszał ode mnie pan ambasador Andrzejew, kiedy rozmawialiśmy tutaj w MSZ-cie. W moim osobistym przekonaniu i przekonaniu także i decydentów państwa polskiego, stan stosunków polsko-rosyjskich absolutnie nie uzasadnia tak rozbudowaną liczebność dyplomatów rosyjskich. Ten dialog polityczny jest tutaj bardzo ograniczony. Trudno jest mówić o jakichś rozbudowanych relacjach, także i ekonomicznych, z uwagi na politykę sankcji wobec Rosji. W jakimkolwiek innym aspekcie tak naprawdę te relacje się zawężają. W ogóle Rosji z innymi państwami, zwłaszcza z państwami na Zachodzie. Nie bardzo wiem, co tych stu kilkudziesięciu dyplomatów miałoby tutaj robić w sensie dyplomatycznym, bo z całą pewnością, jeśli chodzi o działania wywiadowcze, to byliby tym zainteresowani, ale to nie jest w interesie państwa polskiego. Nie będzie na tym etapie zastępstwa tych 45 dyplomatów.